Dobry wieczór. Połączyliśmy się teraz z Skype'em z panem Krzysztofem Michalikiem. To już kolejny odcinek rozmowy, właśnie jego prezentacji przede wszystkim, tematu sztuczna inteligencja. Witamy panie doktorze, witamy panie Krzysztofie. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Zakończyliśmy ostatnie połączenie. Bardzo krótko było, bardzo mało czasu poświęcone pana autorskiemu systemowi ekspertowemu. Mówiliśmy też o tym, że te systemy ekspertowe generalnie rzecz biorąc to jest taki trochę wyższy pułap, jeśli chodzi o hierarchię i logikę rozwoju sztucznej inteligencji, a pana system, jak rozumiemy, był pierwszy w Polsce tego typu, tak? Tak, to był kolejny etap w takim historycznym ujęciu, dlatego że staram się naszym telewidzom przedstawić taką panoramę, dlatego że podejrzewam, że wielu, zwłaszcza młodszych telewidzów, jakby no, od razu spotkało w życiu iPady, tablety, smartfony i tak dalej. No i trzeba byłoby pokazać, jak to się rozwijało, a z drugiej strony cel takiej panoramy w ujęciu chronologicznym, w ujęciu czasowym ma dodatkowy walor, mianowicie no, w mojej ocenie podstawą wszelkich prognoz, a nasz ano, zaczęliśmy od takich dywagacji na temat tego, co może być w przyszłości, czy sztuczna inteligencja nam zagraża, bo to są bardzo istotne pytania, prawda, jaki poziom ona osiągnie, czy co ona osiągnie, czy to jest zagrożenie dla ludzkości, dla ludzi, dla miejsc pracy i tak dalej, i tak dalej. Tu taką ciekawostkę zaraz powiem. I na tym tle doszliśmy do pewnego etapu, zaczynając od zupełnych początków, właściwie niemal początków informatyki, do systemów ekspertowych. Kolejnym krokiem planowanym są sieci neuronowe, które również zyskały pewną utrwaloną pozycję na tym gruncie. Natomiast ten system istotnie, to jest hybrydowy system ekspertowy. No, według mojej wiedzy pierwszy tego typu system w Polsce, obecny na chyba większości polskich uczelni, całkowicie zaprojektowany, oryginalny, nie wzorowany na żadnym innym systemie, całkowicie zaprojektowany przeze mnie i zaprogramowany przeze mnie. Także to można faktycznie nazwać systemem autorskim. Słowo hybrydowy pojawia się tutaj, ponieważ? Słowo hybrydowy, ponieważ? Hybrydowy, czyli mieszany, prawda? Tak. Pojawia się stąd, że w tym czasie, gdy w polskich mediach pojawiały się jakieś artykuły, nie było ich wiele zresztą, na temat systemów ekspertowych, to był również czas, gdy pojawiały się artykuły na temat sieci neuronowych. I zupełnie niepoprawnie, merytorycznie zaczęto jakby ustawiać te dwa podejścia w sposób antagonistyczny. Moje podejście od początku było zupełnie inne. To znaczy ja uważałem, że na tym etapie, przynajmniej na tym etapie rozwoju, bo to wszystko trzeba brać w jakimś tam przedziale czasu, prawda? Wszystko ma swój kontekst. I moje podejście było zupełnie inne, że to są technologie komplementarne z wielu względów i ta hybrydowość oznacza, że ja zbudowałem zarówno system ekspertowy, jak i sztuczną sieć neuronową, o której, jeśli uda nam się zakończyć dziś temat systemów ekspertowych, to chciałbym, jeśli będzie to takie zainteresowanie, przedstawić państwu temat tych sztucznych sieci neuronowych za tydzień, połączyć te dwie technologie, tak by mogły współpracować. Na przykład, no, prosty przykład, systemy ekspertowe są bardzo dobrym, bardzo, bardzo dobrą, skuteczną technologią w zakresie problemów, gdzie potrafimy jawnie
opisać model jakiejś dziedziny, model jakiegoś problemu, czy dziedziny, która ma służyć rozwiązaniu problemu. Szusze sieci neuronowe z kolei mają pewien walor uczenia się i mam nadzieję, że prezentując to, ja pokażę, ponieważ no, jako autor również i takiego systemu mogę po prostu nie tylko opowiadać o tym, ale również Państwu to zaprezentować. I uznałem, że o wiele sensowniejsze jest takie podejście, by próbować powiązać te obie technologie, bo sieci neuronowe z kolei są mocne, mówiąc tak obrazowo, w takich zagadnieniach, gdzie nie mamy jawnego modelu, gdzie nie potrafimy na przykład znaleźć jakiejś funkcji jawnie lub ewentualnie są dość trudne metodami jakimiś statystycznymi. Sieć neuronowa potrafi się uczyć i teraz między innymi dzięki temu one bardzo dobre rezultaty osiągają na przykład w prognozowaniu jakichś kursów giełdowych, generalnie w prognozowaniu. I jeśli system ekspertowy na przykład doskonale potrafiłby przedstawić diagnozę status quo i do tego mielibyśmy technologię, która uzupełnia nam naszą wiedzę o prognozę, to jest pełniejsza wiedza niż tylko wiedza o tym, co jest, lub tylko taka wiedza prognozowana, co może być w przyszłości, prawda? Bez wiedzy, jaki jest stan obecny. I jak się połączy to razem, uzyskuje się pewną synergię i nasze decyzje podjęte na podstawie sugestii takiego konglomeratu hybrydowego układu systemu ekspertowego i szuszy sieci neuronowej, to wtedy było bardzo oryginalne rozwiązanie, pierwsze tego typu w Polsce, miałem wrażenie, jest bardziej sensowne niż takie podejście, no, nazwijmy to antagonistyczne na zasadzie o wyższości świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia, prawda? Czy lepsze są systemy ekspertowe, czy sieci neuronowe? No, jedna technologia ma pewne zalety i ma pewne również słabe strony, ale ta druga dokładnie tak samo. Proszę nam tylko jeszcze, jak już Pan poruszył wyprzedzająco temat sieci neuronowych, dopiero dzisiaj ma być rozwinięta pierwsza część tego modułu, to w zasadzie mówimy o sztucznych sieciach neuronowych. Neurony to są przez nas wszystkich no, rozumiane, jak nas uczą biolodzy, jak nam pokazują mapy, prawda, mózgu, układy, prawda, nerwowe, takie mikro w mózgu, neurony, można powiedzieć sieć, czyli po prostu pewne nitki, przez które przepływają de facto prądy elektryczno-magnetyczne, które są też nośnikami informacji, prawda? Dokładniej mówiąc, to są komórki nerwowe, to są po prostu wyspecjalizowane komórki, tak jak każda inna komórka w ciele, tylko wyspecjalizowane. One między innymi mają dwa takie szczególne elementy, no jest może trochę więcej, ale takie, które są niejako widoczne od razu przy dużym powiększeniu. Mianowicie ciało komórki ma sporo takich wypustek, które nazywamy dendrytami. I jedną bardzo długą wypustkę, te dendryty są krótkie względnie, natomiast ta jedna długa wypustka jest nazywana aksonem. Dendryty, można w uproszczeniu powiedzieć, zbierają sygnały, natomiast akson wyprowadza sygnał albo i nie, o pewnym poziomie energii. No, ale nie same neurony odgrywają tu rolę. Rzeczywiście właśnie to te dendryty i te aksony, które wchodzą i wychodzą z komórek nerwowych, czyli tych neuronów, to one tworzą w rezultacie taką plątaninę, taką ogromną sieć. Szacuje się, że no, taka komórka nerwowa w mózgu to może być, to jest rzędu, bo to jest wszystko szacowane oczywiście i to może różnie wyglądać dla różnych komórek, ale żeby mieć obraz jakiś, to jest rzędu kilku tysięcy mniej więcej połączeń dla jednego neuronu, aby
poznać w ogóle skalę problemu, to jest przy okazji skala problemu, przed którą stoją twórcy sztucznej inteligencji, to nasz mózg jest, jego liczba neuronów jest szacowana na około 100 miliardów. Czyli w tej masie, w tej galarecie takiej, bo to jest taki twór miękki bardzo, ważący no, gdzieś 1350 mg średnio, jest aż 100 miliardów neuronów. To by trzeba było przemnożyć teraz razy 5 do 10 tysięcy połączeń. Uzyskujemy już 100 miliardów, to jest liczba astronomiczna. A co tak się składa, jeszcze, że ze względu na zainteresowanie astronomią mogę powiedzieć, że właśnie nasza galaktyka jest szacowana na 100 miliardów gwiazd. Czyli to są wielkości, realnie mamy w mózgu taką małą galaktykę. A co więcej, na moment, panie Krzysztofie, też czytało się nieraz, że jeśli chodzi o ilość galaktyk, jakie w tej chwili my jesteśmy w stanie szacunkowo policzyć, to jest też mówiono około 100 miliardów w tym wszechświecie, który dla nas jest w ogóle osiągalny, w sensie percepcji pewnej. Tak, tak. Ciekawe. Też liczbę galaktyk szacuje się na około 100 miliardów. To są rzeczywiście duże liczby. Natomiast w przypadku tego naszego małego mózgu w sumie, 100 miliardów neuronów to robi wrażenie, ale tu trzeba dodać te wszystkie kombinacje połączeń. To się kwadryliony robią, kwadryliony się robią. Kwadryliony. To trzeba wielokrotnie mnożyć i teraz to jest coś takiego, że oczywiście są, ale to jest temat już na te końcowe spotkania. Tak. Myśmy tam w anonsie mówili, że porozmawiamy o przyszłości, o zagrożeniach i tak dalej, ale żeby mówić o przyszłości, to trzeba najpierw poznać przeszłość i teraźniejszość, bo jak na mocy tego, co powiedziałem, generalnie większość prognoz polega na tym, że opiera się na znajomości danych historycznych. Tak się robi prognozy na giełdzie, tak się robi prognozy kursów walut i tak dalej, i tak dalej. To jest naturalne podejście. I teraz w przypadku tych sieci neuronowych, tam jeszcze dochodzą do tego tak zwane synapsy, czyli połączenia synaptyczne, czyli takie przerwy, bo wychodzące dendryty łączą się z kolei z aksony, czyli te pojedyncze długie włókna, które przesyłają sygnał elektryczny, aczkolwiek to jest na zasadzie biochemicznej, więc szybkość przewodzenia nie jest tak jak w przypadku zwykłego prądu w kablu elektrycznym zbliżonej w sumie prędkości do prędkości światła, ale znacznie mniejszej. Niemniej jednak ta liczba astronomiczna powoduje, że dzięki równoległemu przetwarzaniu w naszym mózgu są rzeczy możliwe takie, jakie są po prostu. I teraz wracając do tego aksonu, akson łączy się z kolejnymi dendrytami, ale pomiędzy aksonem, czyli tym wyjściem, a wejściem kolejnego neuronu, czyli jednym z dendrytów, bo dendrytów jest wiele, w przeciwieństwie do aksonów, jak sobie powiedzieliśmy, jest tak zwana przerwa synaptyczna. I to jest element, który odgrywa bardzo dużą rolę w przetwarzaniu informacji. To nie jest tak, że neuron przetwarza wszystko. Dlatego, że o ile możemy mówić rzeczywiście o tutaj przepływie prądu, to tę przerwę synaptyczną, czyli inaczej, krótko mówiąc synapsę, ten przepływ energii następuje poprzez wyemitowanie neurotransmiterów czy neuroprzekaźników, a to już jest przekaz czysto chemiczny, czyli te wszystkie dopaminy, serotoniny i tak dalej, prawda? To są te neuroprzekaźniki. I teraz zależnie od potencjału wyjściowego, ten wyrzut może być mniejszy lub mniejszy, zależnie od deficytu, na przykład serotoniny, to może dawać jakieś ujemne skutki w postaci depresji. Niedobory dopaminy mogą skutkować jeszcze czymś innym, jakimiś poważnymi chorobami. Nie chcę wchodzić głębiej w te zagadnienia. Natomiast oprócz komórek nerwowych mamy
no to się różnie szacuje, ale dużo, znacznie dużo, ja znalazłem oszacowania rzędu od 10 do 100 razy więcej komórek glejowych. Do tej pory przyjmowano wyłącznie taką tezę, że to są komórki pomocnicze, tacy, takie komórki sprzątające, czyszczące, komórki mielinizujące, czyli jakby mielinowanie, proces mielinizacji to jest tworzenie tak jakby izolatora na przewodzie elektrycznym. Bez tego dochodzi do poważnych zaburzeń funkcjonowania mózgu. No, podejrzewa się, że może mieć to wpływ między innymi na chorobę Alzheimera. Czyli krótko mówiąc, to jest tak jakby przewód elektryczny miał brak izolacji. Z izolacji. To by były spięcia, i wtedy dochodzi do krótkiego spięcia, tak, prawda, jest. Do zwarcia. Tak jest. Także to są takie aspekty, no, tej neurologiczne, powiedzmy, które to będziemy gdzieś mieli okazję, tam u podstaw tej metafory sztucznych sieci neuronowych rozumianych przez sztuczną inteligencję leżą, bo to jest ten drugi kierunek obok systemów ekspertowych, który równolegle się rozwijał, a który chciałbym w przyszłości, znaczy być może za tydzień Państwu omówić i pokazać realny system tego typu. Kiedy wrócimy na moment, żeby tak spiąć Pana wywód z tamtego spotkania, jeśli chodzi o system ekspercki, Pana system, cały czas wydaje mi się, że warto przypomnieć, co jest cechą charakterystyczną systemu eksperckiego wszędzie. Jak Pan już dzisiaj wspomniał, mamy pierwszą, fundamentalna czynność, to jest wprowadzanie danych, ale to jest jedna z fundamentalnych czynności. Te wprowadzane danych to jest jedno i ta ilość wprowadzanych danych, którą możesz wprowadzić do takiego systemu, jest zapewne bardzo istotna, ale drugim jakby zasadniczym mechanizmem jest sposób, w jaki one są przetwarzane, czy też korelowane. I tutaj to jest coś więcej niż system Excel, o którym mówiliśmy w jednej z audycji, jako przykład tych raczej tradycyjnych, jeszcze przedeksperckich, znaczy przedeksperckich, tak? Rozwiązane, czy... To jest bardzo, bardzo zadawniona dyskusja. Państwo mieszkają, telewizja mieści się we Wrocławiu, pan profesor Miodek słynny, być może by nam pomógł to rozstrzygnąć. Jest dyskusja, czy ekspertowy, czy ekspercki. Moje prywatne zdanie jest takie, że no na pewno ekspercki jest poprawne, dlatego że to się, no, na tej samej zasadzie przekształcenie takie składniowe następuje jak prominent, prominencki, ekspert, ekspercki, tak, prawda? Tak. Ale tutaj nie próbuję iść pod prąd. Określenie ekspertowy jest w tej chwili takie dominujące, jest dominującym określeniem. Wydaje się też być poprawnym i w związku z tym te dwa określenia, myślę, można równorzędnie stosować. Pojawiały się niepoprawne i tu chciałbym zwrócić uwagę, na przykład systemy doradcze. To jest absolutnie błędne merytorycznie określenie, dlatego że po prostu wystarczy obalić to jednym przykładem systemu ekspertowego, który niczego nie doradza. Na przykład teleskop Hubble'a jest częściowo pozycjonowany z pomocą systemu ekspertowego WILS, który wspomaga, no właśnie, jego tam usytuowanie w przestrzeni kosmicznej. I on z nikim niczego nie konsultuje, on samodzielnie jakby podejmuje decyzje, więc nie ma mowy o jakimś doradzaniu, prawda? Inne pomysły takie dziwaczne to były jakieś systemy ekspertalne, absolutnie na pewno niepoprawne, ekspertowskie, bo ekspertowskie to jest tak jak pisarskie, odnosi się do ludzi, więc dwa poprawne określenia to jest ekspertowe lub eksperckie. Tak, tak, więc kiedy jeszcze miał Pan zamknąć nam temat, oczywiście to wszystko i tak jest w ekspresowym tempie tego systemu ekspertowego, który też tutaj Pan opracował, to właśnie mówiąc o tych danych i o tym przetwarzaniu, to właściwie co taki system ekspertowy, na co on pozwala, co nam daje, tak żeby to było łatwiejsze do zrozumienia dla nas wszystkich, dla widzów też, przede wszystkim. Rozumiem. Proszę Państwa, tradycyjny system, ja to nazwałem w jednym z programów takim przemianem liczb, to jest tłumaczenie z języka angielskiego, dokładnie literatury amerykańskiej, czyli te wcześniejsze systemy i do tej pory funkcjonujące, tradycyjne, konwencjonalne,
One generalnie przetwarzają dane. Nie przetwarzają informacji, nie przetwarzają wiedzy w żadnym momencie. I to jest pierwsza cecha, która wyróżnia. Systemy ekspertowe po raz pierwszy zaczęły przetwarzać wiedzę, tak jak, czyli to zbliża te systemy do tego, co robią ludzie, bo ludzie przetwarzają nie proste dane, nie wyłącznie proste dane, ludzie przetwarzają bardziej złożone struktury, ludzkie mózgi są wyposażone w wiedzę, a nie sztywne algorytmy i to jest kwestia przejścia od przetwarzania danych, czy takich bardzo prostych jednostek, niepowiązanych z niczym, typu 9, 36, jakiś łańcuch znaków i tak dalej, to może oznaczać bardzo różne rzeczy. Dopiero nadanie temu pewnej interpretacji stworzy z tego informację, a taka struktura, która pozwala nam wnioskować, rozumować w różny sposób, w szczególności wyciągać w sposób dedukcyjny czy indukcyjny różnego rodzaju konkluzje, czy przez analogie i tak dalej, bo tych mechanizmów rozumowania jest więcej, tych sposobów rozumowania. Wtedy mówimy o wiedzy. To jest taka piramida. I druga sprawa to dotychczasowe systemy działały głównie w oparciu o algorytmy. Innymi słowy, programista, jedną z pierwszych rzeczy po zapoznaniu się z problemem, który miał rozwiązać, i to nadal jest, bo przecież programowanie konwencjonalne albo inaczej systemy ekspertowe nie zastąpiły, nie wyparły konwencjonalnej informatyki, konwencjonalnego programowania. Absolutnie nie. One mają swoje miejsce, swoje nisze. I jednym z tych najtrudniejszych elementów programowania to jest stworzenie algorytmu. Gdy opracuje się algorytm, wtedy trzeba go zakodować. Po zakodowaniu ta wiedza staje się dla laików absolutnie nieprzyjazna. Ja podam przykład. Proszę Państwa, ja w ubiegłym tygodniu powiedziałem, że pokażę Państwu różnicę. Tu mamy przykład bardzo skromnej wiedzy systemu ekspertowego dotyczącej choroby. Proszę się temu przyjrzeć i nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale myślę, że chyba tak, że to wszyscy jesteśmy, nawet nie informatycy, w stanie przeczytać, zrozumieć sens merytoryczny tego. I system ekspertowy, coś takiego, bez algorytmów, bez pisania skomplikowanych bardzo programów, co wymaga pewnych predyspozycji zawodowych. Wiem co nieco o tym, bo nauczam programowania i wiem, że no, są osoby, które mają z tym problemy. No, to jest pewna predyspozycja, tak jak do matematyki, czy do muzyki i tak dalej. Są osoby, które są w tym lepsze i gorsze. I proszę się temu przyjrzeć. To jest coś, co przetwarza system ekspertowy. Tak to wygląda. Moim zdaniem jest to bardzo przyjazne, jest to bardzo czytelne. A teraz pokażę Państwu kawałek programu klasycznego. Proszę zobaczyć. A tak wygląda kawałek programu, który to przetwarza. To jest kawałek mojego systemu w języku C. Czystym C, czy C, jak to woli, nawet nie C++. Tak? Bardzo, bardzo złożona sprawa. I te wszystkie... Prawda? Zupełnie chyba, ja myślę, że nie trzeba być informatykiem, żeby zobaczyć różnicę w tym sposobie zapisu samym. To jest formalizm, którym... No, raczej laik przy najszerszych chęciach nie ma szansy zrozumieć. On może być nawet skomplikowany dla informatyka. To jest naprawdę bardzo uciążliwa rzecz, dostać po kimś program do poprawy czy do dalszego rozwoju, jeżeli to jest duży, skomplikowany program. No i powróćmy jeszcze raz do tego, co jest bardziej przyjazne.
Tamto to było, to jest klasyczne programowanie, a to jest wszystkim, co trzeba, żeby system ekspertowy zaczął działać i rozwiązywać problemy. I to są, bo tych różnic jest więcej. No, jest jeszcze trzecia różnica, na którą warto zwrócić uwagę, czyli wnioskowanie, rozumowanie, czyli no, cecha ewidentnie zarezerwowana dla nie tylko ludzi, bo zwierzęta też rozumują, ale w szczególności ludzie rozumują, wnioskują logicznie, prawda? Wyciągają wnioski. Ja podawałem przykłady pewnych prościutkich bardzo formalizmów, jak to się dzieje, że my wnioskujemy. No i do pewnego momentu nie było systemów, które potrafiły naśladować ludzkie wnioskowanie, ludzkie rozumowanie, które jest absolutnym atrybutem naszej inteligencji. Jednym z wielu oczywiście. I systemy ekspertowe jako pierwsze systemy w historii również tę właściwość posiadły. W jaki sposób, panie Krzysztofie, odbywa się ten mechanizm rozpoznawania tej informacji przy tym systemie ekspertowym? Bo tam wcześniej pan pokazał właśnie algorytmy, prawda? I bardzo skomplikowany zapis, powiedzmy, powiązania jednej informacji z drugą. Natomiast tak. Tutaj, no właśnie, no jako laik mam takie wrażenie, że w tym systemie ekspertowym zapamiętana jest jakaś, no po prostu, no nie wiem, fraza literowa, czy ciągłość literowa, czy też zapamiętana jest jakaś logiczna treść zapisana w ten sposób i ona po prostu jest kojarzona z podobnym zapisem, bo to się musi korelować, prawda? Jeżeli ktoś ma temperaturę to czy to na przykład może być chory na grypę, albo jeżeli masz to i to, to jesteś na to i tato. I tylko tutaj ten mechanizm kojarzenia jednego wersu informacji z drugim wersem informacji, tak wyczuwam, to jest kluczem do tego, żeby to była nowa jakość, prawda? I żeby była taka jakbym przychylność, ta przyjazność tego, trochę jak z Windowsem, tylko ja już wiesz, to jest daleka analogia z tym Windowsem, ale tak sobie między DOSem a Windowsem kiedyś mówiłem panu, że próbowałem sobie te różnice jakoś wytłumaczyć, nie będąc zupełnym laikiem. Otóż tu jest zasadnicza różnica. To dla przykładu, ten fragment, malutki fragment, bo to jest akurat kod systemu PC Shell, który ja państwu pokazywałem. On jest troszkę tutaj pewne przesunięcia są, no, ale to przy kopiowaniu do Worda mi się troszkę rozjechało. W każdym razie tak to wygląda. To jest malutki fragment, bo ten system jest ogromny. I to, co państwo widzą, opisuje algorytm. Krok po kroku, bardzo precyzyjnie, bardzo ściśle, bardzo logicznie. Tu każdy znak. Każdy znak ma znaczenie. Jeżeli ma swoje znaczenie. Jeżeli ją pominiesz, to się wysypie całość, tak? Tak. Natomiast tu, proszę zauważyć, nie opisujemy algorytmu, czyli sposobu rozwiązania problemu. My opisujemy tylko wiedzę, co my wiemy na temat grypy. Że grypa to jest coś takiego, co występuje, gdy pacjent ma wysoką temperaturę, pacjent ma bóle mięśni, można by dodać stawów na przykład, żaden problem, pacjent ma kaszel. Mało tego, można to rozwijać, można tworzyć taką wielopoziomową strukturę, na przykład co to jest wysoka temperatura, możemy zdefiniować. To jest taka temperatura, gdy pacjent ma temperaturę ciała większą od 38. I innymi słowy, my opisujemy nie algorytm, my opisujemy czystą wiedzę i dlatego to jest takie czytelne. Tak. Że tu nie ma algorytmów. I teraz ciągnąc odpowiedź na pana pytanie dalej, jaka jest różnica? To jest algorytm i to jest przetwarzane na podstawie no, mechanizmów właściwych tych komputerom opartym o architekturę von Neumanna, gdzie jest cykl rozkazowy, no tu o tym nie będę mówił, bo, no, bo po prostu nie ma czasu tak, na ten temat. Dokończyć, natomiast ja o tym wspominałem, ale tylko przypomnę, tym, co powoduje i jakby upodabnia system ekspertowy do jakiegoś fragmentu naszej naturalnej inteligencji, jest to, że to się opiera o pewne schematy logicznego wnioskowania. Ja podałem dwa najprostsze.
ja je wyjaśniałem w poprzednim odcinku, nie będę może już tego powtarzał. Innymi słowy, tu jest taka sytuacja, że w systemie ekspertowym my nie opisujemy za pomocą algorytmu, bo do tego algorytm służy, sposoby rozwiązania jakiegoś problemu, tylko my po pierwsze stawiamy problem, dla przykładu w przypadku tej grypy to byłby problem w rodzaju, jaka jest diagnoza. Natomiast w odróżnieniu od konwencjonalnego podejścia, my nie opisujemy za pomocą algorytmu szczegółowo, jak rozwiązać ten problem. Czyli stawiamy problem, dajemy systemowi wiedzę w sposób bardzo, my to określamy jawna reprezentacja wiedzy, czyli tu w sposób jawny, co było widać, na czym ta jawność polega, że to jest czytelne, łatwo zrozumiałe, myślę dla laika zupełnie, jest raczej kwestia merytoryczna, czy my wiemy, co to są bóle mięśni, prawda? No to jest tego rodzaju problem. Akurat w tym przypadku wszyscy raczej wiemy. No i teraz wszystko, co robimy, to uruchamiamy w systemie ekspertowym wbudowany taki moduł rozumujący, czyli coś, co my mamy w swoim mózgu. My mamy w mózgu zdolność do wnioskowania logicznego, do rozumowania. I teraz, jeżeli ja nacisnę wnioskuj, to system automatycznie, tak jak lekarz, który, gdy przychodzimy do przychodni, z reguły nas pyta, co nam dolega, prawda? I zaczyna nas pytać, czy mamy kaszel. Odpowiadamy tak. Czy mamy bóle stawów i mięśni? Odpowiadamy tak. Czy mamy temperaturę ciała większą od 38 stopni? Innymi słowy, czy mamy gorączkę? Możemy nawet, system ekspertowy nam pozwala wyjaśnić, i tego inne systemy nie potrafią robić. To dopiero systemy ekspertowe wprowadziły. Tak jak u człowieka. Jeżeli ktoś nas pyta o coś, to my czasami zadajemy pytanie, a po co to pytasz? Jaki to ma związek ze sprawą, prawda? Więc możemy zapytać, dlaczego pytasz mnie o temperaturę? Ano, bo wysoka temperatura pojawia się wtedy, gdy ona jest większa od 38 stopni. Mam nadzieję, że to tu widać. A jaki to ma związek w ogóle z problemem? Ano taki, że system rozważa hipotezę, że być może pacjent ma grypę. I jednym z objawów grypy musi być wysoka temperatura. I stąd on nas pyta. To jest jeden z wielu rodzajów wyjaśnień, które system ekspertowy automatycznie generuje. My tego nie musimy programować. No to już twórca systemu ekspertowego będzie musiał sobie zadać trud, żeby to pytania zrobić. I odpowiadamy na to pytanie tak. I w tym momencie system automatycznie generuje konkluzję na podstawie wiedzy, którą ma w bazie wiedzy. Ta baza wiedzy była skromna, ale systemy ekspertowe mają na przykład 500 jednostek chorobowych, taki system internic. System Excon, który w firmie znanej, firmie DEC pracuje i pracował, miał 4000 reguł diagnostycznych do konfigurowania komputerów na przykład. Bo skonfigurowanie PC-ta to nie jest wielki problem, ale skonfigurowanie mainframe'a, czy nawet komputera średniej wielkości, to już jest problem. Jeżeli mamy na przykład sformułowane wymagania użytkownika czy klienta, ma być na przykład 200 terminali rozłożonych jakoś tam przestrzennie tak czy inaczej, o parametrach takich i innych, no to zaczyna być dość skomplikowany problem. I akurat w tej firmie DEC technicy, którzy konfigurowali komputery, robili to w ciągu 20 minut. System ekspertowy robi to w ułamku sekundy. To jest bardzo, to przewaga jest olbrzymia przewaga, panie Krzysztofie, ponieważ tutaj mamy tu już zaliczone te 30 minut, tak już końcóweczka tak dosłownie, żebyśmy zdążyli. Tak. Dzisiaj mamy jeszcze dwa materiały, jedno połączenie na żywo w tym,
jeszcze jedno. Także takie moje podsumowanie na dzień dzisiejszy i znowuż będziemy się umawiać na następny raz. Tak. Tu jedynie może, jeśli można, pokażę wyjaśnienia, bo system ekspertowy, znowu kolejna poważna różnica, podróżnienia od konwencjonalnych systemów, nie działa jak czarna skrzynka, że my dostajemy rozwiązanie i nie wiemy, dlaczego to rozwiązanie jest takie. I to ma czasami ogromne znaczenie w systemach diagnostycznych na przykład, w systemach podejmujących decyzje kredytowe i tak dalej, i tak dalej. Jak system znalazł rozwiązanie, bo to może być uwiarygodnienie, zwiększenie naszego zaufania. System ekspertowy objaśnia nam krok po kroku, jak wyprowadził dane, jak znalazł dane rozwiązanie. I może jeszcze jedna rzecz taka w oderwaniu od tego, w nawiązaniu do pytania przy okazji naszego pierwszego spotkania, do tematyki, do której mamy powrócić, chodziło o zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji. Tak. No to jest ten temat, który sobie na koniec zostawiliśmy, po tym jak się zapoznamy ze stanem przeszłym, obecnym i tym, co się dzieje w najbliższej przyszłości. Wtedy można dopiero mówić o tym, co będzie dalej. Otóż bardzo ciekawa rzecz, chyba pierwsza w historii świata. Niedawno, około chyba 14 marca tego roku w USA odbył się chyba pierwszy tego typu protest i manifestacja, mianowicie manifestacja, protest przeciwko sztucznej inteligencji. Nie wiem, jak liczna była ta grupa, bo kamera nie pokazała wszystkich osób, ale ci ludzie wyszli z pewnymi obawami w stosunku do sztucznej inteligencji. To przypomina taki słynny bunt robotników w latach 1811 i tak dalej, gdy demolowali maszyny, prawda? Tak, ruch tkaczy to był taki, ruch tkaczy tak, był, tak, tak, tak. Niszczyli po prostu maszyny tkackie, ponieważ odbierały im, chyba tak mi się zdaje, tak, coś takiego było, odbierały tak im. Tak. Aczkolwiek w tym pytaniu pana pierwszym o zagrożenia, tu chodzi o jeszcze coś innego, nie tylko o odbieranie pracy, prawda, tej już wyżej zaawansowanej, bo systemy ekspertowe, proszę zauważyć, zagospodarowują, sama nazwa wskazuje, to, co do tej pory było zarezerwowane dla wysokiej klasy specjalistów, nawet dla ekspertów. To jest ten poziom kompetencji. Tak. A z drugiej strony w tym pytaniu kryła się jeszcze inna, mam wrażenie, rzecz, mianowicie to dotyczyło naszego bezpieczeństwa. Tak. Panie Krzysztofie, musimy już, tak jak wiem, to tak na to podsumowanie minuty, półtorej, dwie, będziemy to spokojnie dalej kontynuować, tylko już w następnym odcinku. Dzisiaj mieliśmy taką sporą, ponad pół godziną pulę czasową i jak zawsze mało, panie Krzysztofie, bardzo kompetentna wiedza, bardzo nam potrzebna. Serdecznie dziękujemy, życzymy dobrej nocy, no i umawiamy się na kolejne połączenie. Dziękuję bardzo, ja również serdecznie dziękuję, Państwu za uwagę i z przyjemnością. Do usłyszenia, do zobaczenia. Widzimy pana przez zdjęcie, tak? ale zawsze pana widzimy przynajmniej przez zdjęcie. Ale słyszymy dobrze. Dzięki jeszcze raz, dobrej nocy. Dziękuję bardzo, dobrej nocy Państwu, dobrej nocy Panu.